No siema. Witajcie. 2 dni temu wyszedł 2024 update Minecraft 2024. To nie jest przypadkowe, bo już pojutrze jest nowy rok. Poczekamy, aż moje mody się załadują. Przez to one mi też zapychają pamięć w telefonie, ale to chyba mniej znaczące, o ile nie jest wysoka ilość. Załadowały się, więc zaczynamy. Tak właśnie filmem w opisie się tamten. Ten, no właśnie odkryłem, co można robić. No i można jakby grać teraz w Vertical Mod. Cholera, będę musiał poczytać gdzieś. Nie, no nie wiem. Ale zanim to w mod editorze i będziemy na przykład coś tworzyć. Create new na przykład. Pojawiła się nowa opcja akurat. Możemy kolorować. Nie. CX File Explorer mi się odpaliło. Dobra, już mam. No i tutaj macie wszystko wyjaśnione. Oczywiście możemy włączyć, że świeci. No i możemy jakby grać pionowo, a przynajmniej to z tego, co słyszałem w najnowszym update'zie. Tylko jak to odpalić? Nie, no czekajcie. No dobra, już wiem, bo tam czytam komentarze. Ja już wiem, co zrobić. Spoko. Synchronizację muszę włączyć. Ciekawe, czy to będzie możliwe. Tutaj zapewne nie. Zaraz coś kliknął? Nie. Ej, yo, co się stało? Nie no, wyłączyło mi się, nie? Damn. Dobra, to na razie sobie bez modów zobaczymy. Co się tutaj ma? Nie. No niby włączyłem synchronizację, a u mnie nie działa. Co jest? Dobra, nieważne, ale jedyne co się z tego dowiedziałem, to, że można włączyć synchronizację, jakby możemy grać pionowo i możemy kolorować w mod editorze. Więc to tyle na dzisiaj. Dziękuję, do zobaczenia i do następnego. Narka.